Witam Państwa serdecznie. Pogoda nam dopisała, więc siły wyższe trochę nam sprzyjają, co dobrze wróży. Zostałem zaproszony do zabrania głosu z pozycji, że tak powiem, patriotycznych. Może i oś duchowa, tak skonstruowana, jest dobra. Natomiast oś intelektualna mieści się troszeczkę gdzie indziej, bo masy ludzkie reagują sercem, ale my powinniśmy być głową, która troszeczkę chłodnym rozumem nadaje temu wszystkiemu kierunek. Cieszę się strasznie, że Państwa widzę. Zacznę może, skoro już w duchu patriotycznym mam się wypowiadać, to zacznę może od takiej swojej osobistej refleksji. Lat temu już 30 prawie miałem okazję stać na Westerplatte wśród, między innymi wśród Westerplatczyków, tych ludzi, którzy tam 1 września walczyli przez te kilka dni, siedząc gdzieś w gruzach wartowni, strzelając wokół przez dni kilka, bez wiedzy, co się dzieje wkoło, bez większych szans na zwycięstwo. Każdy po prostu walczył w nadziei, że inni walczą również. I w nadziei, że walczą o tę samą sprawę. I z równie marną szansą na zwycięstwo w tym boju. A jednak broni nie składali. A jednak walczyli, widząc się bardzo rzadko, a niektórzy z nich nie widzieli się między sobą wcale aż do zakończenia boju. Jak widzę tu Państwa, to z tą samą radością patrzę po tych twarzach, które spotykamy, przecież się tak rzadko widzimy. I z tą radością patrzę, że nasze Westerplatte walczy. Że my ten bój toczymy od lat już, no dla mnie to już jest około 40 i dla wielu z Państwa również, ale że dołączają inni, że ten bój trwa, że kiedyś ktoś tę wojnę będzie mógł wygrać. Bo naszym obowiązkiem jest walczyć, naszym obowiązkiem jest trwać w nadziei, że słuszną sprawę ktoś kiedyś wygra. Więc staramy się walczyć i cieszę się bardzo, że od czasu do czasu możemy się spotkać i zobaczyć, że w tej walce trwamy. Natomiast warto podzielić się refleksją nad sensem tej walki. Warto podzielić się refleksją nad sensem ofiar, jakie ponosimy, bo nasza walka to są ofiary z naszej pracy, to są ofiary z naszego życia. Tracimy nerwy, tracimy czas, tracimy ogromną ilość pieniędzy. Chcielibyśmy wiedzieć, że każdy z nas walczy o ten sam cel. Co nas łączy? O co my walczymy? Jeżeli ci Westerplatczycy trwali tam w boju, to również trwali w tej samej nadziei, że każdy z nich walczy o tę samą sprawę. Że kiedyś nadejdzie zwycięstwo sprawy, o którą ja walczę, i myślę, że w innych głowach trwa ta sama nadzieja. Wobec czego warto od czasu do czasu, w chwili przerwy w walce, zastanowić się nad sensem, bo na ogół jesteśmy rozgoryczeni, na ogół jesteśmy rozczarowani brakiem jakichś takich szybkich sukcesów, spektakularnych, znaczących, widocznych sukcesów w naszej walce. Budzi to w nas jakieś takie rozgoryczenie i zniechęcenie, a to należałoby potraktować nieco inaczej. Otóż od czasu do czasu warto sobie zrobić chwilkę przerwy, a nawet jeżeli ta przerwa jest wymuszona przez okoliczności, to warto sobie przypomnieć taką już starą sentencję, która i wśród ludu się upowszechnia, że czasem zamiast czynić bezmyślnie, warto pomyśleć bezczynnie. Że warto się po prostu zastanowić nad sensem, podsumować sobie sens naszych poczynań, o co walczymy, o co warto walczyć, co nas jednoczy, co nas wyróżnia spośród tego otaczającego nas świata politycznego. Otóż, jeżeli mielibyśmy próbować zdefiniować granicę między my i oni, między tym, czym jesteśmy my, co nas jednoczy, jaka sprawa nas łączy i próbować ustalić tą granicę między nami a nimi, to musielibyśmy spojrzeć na naszą naprowadzoną przez nas walkę przez analogię raczej do wojny niż przez analogię do sportu, ponieważ na co dzień mamy taki odruch, mamy taką dziwną inklinację postrzegania polityki, rywalizacji politycznej przez pryzmat sportu. Próbujemy patrzeć na grę polityczną w ten sposób, że co by zrobić, żeby nasza drużyna pokonała inne drużyny. W ten sposób funkcjonuje cały sport i w zasadzie jest dla sportu rzeczą obojętną, która drużyna wygra. Nie jest rzeczą obojętną dla zawodników uczestniczących w tej czy innej drużynie, no bo jeden dostanie puchar i kasę, a inny go nie dostanie. Natomiast bez względu na to, kto wygra, sport nadal jest tym samym sportem. Tam się gra o to, żeby wygrać, a co wygrać? Wszystko jedno, zwycięstwo. Zwycięzca bierze kasę. Natomiast my musimy patrzeć przez zupełnie inny pryzmat. My musimy spojrzeć raczej na nasze zmagania przez analogię do wojny. My musimy patrzeć na to, co nie tylko to, że my mamy wygrać. My mamy wygrać, żeby wygrała sprawa, żeby zwyciężyła sprawa, o którą nam chodzi. Ba, ja to bym nawet wolał, żeby ta sprawa zwyciężyła bez naszej walki, żebyśmy sobie mogli spokojnie tutaj piwo i kawę pić, a ta sprawa, żeby wygrała sama, żebyśmy nie musieli tych ofiar ponosić i żeby to jakoś samo zwyciężyło. Samo jak widać, zwyciężyć się nie da, przeciwnik jest dosyć mocny, więc musimy popatrzeć nad skutecznością naszych ofiar, ale z perspektywy celu, jaki mamy do osiągnięcia, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my zajęli miejsca w strukturze społecznej tych ludzi, którzy dziś prominentne miejsca zajmują. Nie to jest naszym celem, to może być środkiem. Po prostu zmieniać świat jest łatwiej, jeżeli zajmuje się wysokie pozycje społeczne. Natomiast celem naszym jest ukonstytuowanie świata wedle innych wyobrażeń, niż jest on dziś ukonstytuowany. Taki jest cel, a nie piastowanie przez nas funkcji. Lepiej byłoby uprawiać ogródek, zajmować się pieskiem, wnukiem, babcią, niż piastować wysokie funkcje, bo to jest trudne, odpowiedzialne, skomplikowane, stresujące. Natomiast piastowanie tych funkcji jest nam potrzebne o tyle, że z wyższych pozycji społecznych łatwiej można zaordynować światu ten porządek, taki porządek publiczny, który przynosi dobre owoce dla ludzi żyjących w tym świecie. Więc jest to nasza służba, wszystkim nasza służba na rzecz ludzi, którym przychodzi żyć w jakimś porządku ustrojowym. Chcielibyśmy ten porządek ustrojowy zmienić. Patrzymy na nasze zachowania i szukamy takich czytelnych, prostych analogii. Więc proszę Państwa, w tym środowisku wszelkie wystąpienia i wypowiedzi o charakterze publicystycznym niewiele mają sensu. Lepiej byłoby sobie posiedzieć i kawały poopowiadać przy kawie, bo my w zasadzie wszystko wiemy. Publicystycznie wszystkie tematy zostały dosyć wyczerpująco omówione. Omówione są najlepiej językiem nauki, całkiem bardzo dobrze językiem polityki, więc publicystyki, więc żeby był jakiś sens, że jechaliśmy tutaj przez pół kraju cały dzień i będziemy cały następny wracać, żebyśmy nie uznali tego czasu za stracony, to spróbujmy podsumować sens naszych poczynań takim językiem, jaki w publicystyce się nie uprawia, językiem, powiedzmy, swobodnej debaty, tak jak się rozmawia gdzieś przy kawie, przy piwie, w kolejce, w tramwaju. Troszeczkę innym językiem omówmy sobie sprawy, które nas łączą. Otóż patrzymy na polską scenę polityczną, czytamy prasę, słuchamy radia, oglądamy telewizję i dowiadujemy się, że Polska znajduje się pod rządami dwóch wielkich bloków prawicowych. Od dawna zresztą wielu różnych bloków prawicowych. Jak tu siedzimy, nie musimy sobie wyjaśniać, jaka jest w tym obłuda, jakie jest w tym zakłamanie. Otóż Polska nie zaznała rządów prawicy za naszej pamięci w ogóle. Te wszystkie bloki, które Polską rządzą, są jak najbardziej lewicowe. Jest problem natomiast zdefiniowania granicy między prawicą a lewicą. Otóż jako produkt, jako społeczeństwo całe jesteśmy produktem XX wieku, który jest generalnie wiekiem komuny, jest wiekiem ludzi mentalnie czerwonych, co przekłada się na taką definicję prawicy, że oto kraj każdy z natury rzeczy powinien być krajem komunistycznym, przy czym ma on swoją prawą i lewą stronę. I na prawą, cały ten świat polityki, stojąc na jednej lewej nodze, mówi o sobie prawica i lewica, co oznacza, że lewa noga ma swoją prawą stronę i lewą stronę. I